The Elder Scrolls to niezwykle ciekawe, ale też i rozbudowane uniwersum. Chciałbyś je poznać lepiej i odkryć jego mroczne sekrety? A zatem, podróżniku, odłóż na chwilę swój oręż i posłuchaj. Matsera. W dzisiejszym materiale przybliżę Wam nieco bliżej temat Magna G. Posłuchajcie. W świecie The Elder Scrolls bogowie, czyli Aedry i Daedry, jako istoty obdarzone boską mocą, postanowiły użyć jej do utworzenia nowych światów. Grupa Aedr połączyła swe siły w celu stworzenia planety Nirn, na którym potem zasiały życie śmiertelne, podczas gdy Daedry utworzyły swoje prywatne światy, wolne od śmiertelników, na odległych planach Oblivionu. Jednak nie wszyscy bogowie byli zainteresowani aktem tworzenia, szczególnie gdy plany Lorkhana wyszły na jaw. Część z nich uznała, że poświęcenie się i tworzenie światów ich zupełnie nie interesuje i wolą po prostu istnieć i trwać w bierności jako obserwatorzy. Tych właśnie bogów nazywamy dziś Magna G. Nie wiemy dokładnie, jak wielu ich było. Według powszechnej legendy, kiedy Magna G uciekały z wymiaru śmiertelnego do innego wymiaru Aetherius, wymiaru składającego się z czystej magicznej energii, musiały wydrzeć dziury w nieboskłonie, aby utorować sobie drogę do tego wymiaru. Te dziury pozostały na nieboskłonie do dziś, jako słońce oraz gwiazdy na nocnym niebie. Tak więc, czy każda jedna gwiazda odpowiada jednemu Magna G? To możliwe, choć pamiętajmy, że to tylko legenda. W rzeczywistości znamy imiona zaledwie kilku Magna G. Poznajmy ich bliżej. Magnus, bóg magii. Choć początkowo Magnus pomagał innym Ed Ada zaprojektować świat śmiertelników, ostatecznie jednak to on był pierwszym, który postanowił uciec do Aetherius, zaś inni Magna G za nim podążyli. To właśnie stąd wzięło się określenie Magna G, oznaczające w wolnym tłumaczeniu dzieci Magnusa, bądź ci, którzy za nim podążyli. Magnus, odchodząc ze świata śmiertelnych, niechcący pozostawił w nim cząstkę swej mocy, energię zwaną maną, dzięki której do dziś istoty śmiertelne mogą posługiwać się magią i rzucać zaklęcia. Merit Nunda, bogini życiowej energii. Ona również początkowo pomagała w kreacji Nirnu, ale potem uciekła z innymi Magna G. Przybywając już w innym wymiarze, często rozmawiała z Daedrami i pomagała im w różnych sprawach. Pozostali Magna G, widząc to, postanowili wypędzić Merit Nundę z Aetherius, gdyż łamała ona ich zasady o nieingerencji. Upadła Merit Nunda, spadła na plany Oblivionu i została nową daedryczną księżną, znaną dziś pod innym imieniem Meridia, daedryczna bogini życia. Una, bóg bądź bogini o bliżej nieznanych atrybutach, która w trakcie przechodzenia do Aetherius zgubiła się gdzieś po drodze pomiędzy wymiarami. Przez niezliczoną ilość lat Una uwięziona była w pustce, bezskutecznie szukając drogi wyjścia. Według legendy Una ostatecznie spadła z pustki, przyjmując formę wielkiego meteorytu i nieomal uderzyła w wyspy Askadyjskie, leżące na południowym brzegu Vardenfell. Jednak spadająca skała ostatecznie na szczęście została zatrzymana przez moc Viveka i do dziś unosi się w powietrzu nad miastem Vivek. The Blue Star, nazywany tak ze względu na to, iż odpowiadająca mu gwiazda na niebie świeci na niebiesko. Kolejny bóg, o którym nie wiemy zbyt wiele. Podobno posiada moce manipulowania czasem, podobne do mocy smoczego boga Akatosza. Poza tym mówi się też, iż pomagał on w pisaniu prastarych zwojów. Jednak czy te informacje są prawdziwe, tego nie wiadomo do końca. I ostatnim znanym z imienia Magna G jest Xerolyk, lecz o nim również wiadomo bardzo niewiele. Podobno jest on bratem Merit Nundy. Poza tym jego imię może sugerować jakiś związek z Draufami i kontynentem Lyk, lecz są to czyste domysły.
Choć Magna G według legend są całe dziesiątki, o ile nie setki, nie znamy ich imion ani atrybutów poza wyżej wymienioną piątką. Czy kiedykolwiek Magna G powrócą, aby odegrać jakąś znaczącą rolę w historii Tamriel? Cóż, czas pokaże. I to na tyle, moi mili. O Magna G, jak już zdążyliście zauważyć, wiemy bardzo, ale to bardzo niewiele. Ale mimo to, skoro istnieją i są częścią uniwersum, to mimo tych nikłych informacji nie mógłbym nie zrobić o nich odcinka. I to tyle na dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, suba oraz łapkę w górę. Oglądajcie inne moje filmy. Cześć!